Witam ponownie w poniedziałek, trzeci dzień lipca. Łukasz z tej strony, Fibonacci Team School. Australijczyk tym razem. Pojawia się projekcja dosyć ciekawa, oparta na korekcie pędzącej. Na w miarę dużym interwale czasowym, bo H4D1 jest to widoczne. Zaznaczam ostatnie dwa wyraźne swingi. Będzie nas interesowało oczywiście mierzenie FS100. No i kombinacja, którą ja bardzo lubię, to znaczy 61,8 w połączeniu z tym mierzeniem FS100. Zaznaczam to za pomocą takiej zielonej strefy, zielonej, dlatego że to jest strefa popytowa. Tutaj będą interesowały mnie długie pozycje. To są okolice, już Wam pokazuję, 0,7601, czyli tak naprawdę jest jeszcze okrągły poziom jako potwierdzenie tego klastra FIBO. W tym miejscu daję dwie strzałki do góry, tak jak mówię, tutaj potencjalna okazja do tego, żeby zajmować długie pozycje w momencie, jeżeli oczywiście ta korekta się jeszcze tutaj do tego poziomu wypełni, tworzy nam się dobrze znany układ 1:1, czyli zwróćmy uwagę wtedy, że te dwie fale na 100 pipsów również będą takie same w momencie od ostatniego maksimum. Czyli podsumowując, na Australijczyku najbliższa ważna zapora popytowa to są okolice tego klastra FIBO, okrągły poziom 0,7600.